to może być początek kolejnej masowej usterki dla konsol PS5. Siema, z tej strony Spox 2 z kanału FireTV. Rozpoczynamy kolejny materiał z konsolą PS5. Co się jej zadziało? Klient robił remont. Dużo gładzi, dużo wszystkiego, dużo syfu weszło do konsoli. Chciał ją rozebrać i wyczyścić. Niestety się nie udało i wyrwał złącze od wentylatora. Także słuchajcie, ku przestrodze, zwracajcie szczególną uwagę na złącze od wentylatora, bo o ile gniazdo w PS4 Pro, to od zasilacza się wyrywało notorycznie i tych konsol naprawdę zrobiliśmy sporo do tej pory, tak to może być początek kolejnej masowej usterki dla konsol PS5. Zaczynamy. W pierwszej kolejności ją podłączę i zobaczę, czy daje obraz. I odpalamy. Będzie obraz, czy nie będzie? Na razie mamy niebieską diodę. To musi oczywiście przejść na białą. Ale obraz już jest, pojawił się. Została ona niepoprawnie wyłączona. Pewnie się przegrzała, bo wentylator nie kręci. Konsola PS5 nie została wyłączona prawidłowo. No dobra, wyłączmy ją. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ona po prostu włącza się i daje obraz. Jeszcze sprawdźmy, czy wciąga płytę. Wciąga, rozkręca, słychać. Dobra. Dwa testy mamy przeprowadzone. Konsolę wyłączamy i zabieramy się za to, co najważniejsze. I teraz robimy cyk. Tu podnosimy. I oczywiście nie ta strona. Musimy ją do góry nogami odwrócić i przekręcić. Zawsze to zapominam. Tu podnosimy i pyk. I co mogę powiedzieć? Zobaczcie na wentylator. Po nim widać, że on jest brudny. Idziemy dalej. Ściągniemy sobie teraz to. I zobaczcie. Wyrwało się. Więc wentylator nie kręci, a skoro wentylator nie kręci, no to konsola się w końcu przegrzeje. Także jak widzicie, trzeba tutaj uważać. Nie ma lipy. I czy takie złącze byłbym w stanie naprawić w tym momencie, bez demontowania tego wszystkiego? Nie bardzo. Trzeba będzie regenerować laminat. Także to rozbieram i widzimy się za chwilę. Dobra, to mamy wszystko już odkręcone. Wentylator możemy sobie zdemontować. I spójrzmy, czy on faktycznie był taki brudny. I czy to wymagało rozbierania demontażu przez klienta. Nie wiem, na ile to kamera złapie. Ale to faktycznie wszystko jest w gładzi budowlanej. Widać taki biały pył. Konsola jest cała do czyszczenia. Nawet stąd widać. Jest to brudne. Tutaj wszędzie widać pył. A o czystość, jak wiadomo, trzeba dbać. I tutaj mamy nasze zerwane złącze. Widzicie? W tym miejscu tutaj, koło mojego palca. Napęd sobie zabierzemy. Tą podstawę też. Bo musimy mieć nisko, bo ta kamera nam tego nie obejmie z mikroskopu. To teraz czyścimy i przełączamy się na mikroskop. I tutaj mamy nasze złącze. Widzicie to? Ten jest pin wyrwany, ten tutaj od pola masowego. I zobaczcie tutaj. To jest pin sygnałowy. Widzicie to? To już jest bardzo małe pole, które trzeba będzie odnowić, bo inaczej regulacja wentylatora PWM nie zatrybi. Więc to skrabię i powoli, powoli odnawiamy. Tutaj musimy pobawić się w rzeźbiarza. Wyboru nie mamy, a chyba klient nie będzie chciał płacić 3000 zł za nową konsolę. O ile w ogóle by ją kupił, tylko zapłaci względnie niską cenę za tą naprawę. Ale to wyrwało. Kurde. I teraz tak, musimy sobie poskrabać mocowanie tutaj. Zaznaczmy sobie taki kwadrat. Pyk. I to skrabiemy. Tu trzeba uważać na te pole tutaj. Lepiej go nie ruszyć. Przekręćmy ją w tą stronę, bo ja nie mam ręki jak robot,
więc muszę sobie tą pracę ułatwiać. Tutaj mamy to całkiem przyzwoicie ogarnięte. Czas na drugą stronę, czyli tutaj. Dobra, wycinamy. Pyk, to sobie odetnijmy tak. I to tak. I znowu skrabiemy. Chciałoby się zrobić w tym momencie taką naprawę, gdzie lutuje i po problemie, no ale czasami zdarza się właśnie coś takiego. I chcąc ratować sytuację, trzeba improwizować i pociągnąć to do końca. I można powiedzieć, że takiego małego Frankensteina już mamy delikatnie przygotowanego po to, żeby przygotować to pod wlód. A jeszcze stąd trzeba wyciągnąć stare złącze. Bo wiecie, złącze zostało tutaj. To wyciągamy. Mocno trzymało. Także powtórzę się. Zwracajcie uwagę, jak demontujecie wentylator, żeby się nie okazało, żeby się zdarzyła taka sama tragedia jak w tej konsoli. Robimy przymiarkę. No i oczywiście jeszcze jest jedna rzecz. Z tego starego złącza trzeba usunąć pola. Patrzcie, to zostało. I teraz podjeżdżamy lutownicą od spodu, nagrzewamy i zaraz odegniemy. Patrzcie, cyk, poszło. Drugi pin, poszło. Pole masowe, poszło. Znając życie, te piny są wygięte. Połóżmy sobie je teraz płasko i zobaczcie. Widzicie, że te piny, wszystkie trzy, są odgięte. Musimy to delikatnie naprostować i doginamy. No i mogę powiedzieć, że piny są już podprostowane. Teraz bierzemy sobie złącze i pierwsze co, robimy przymiarę. Będzie ok. Teraz musimy się skupić na tym, aby zregenerować to połączenie. A do tego użyjemy klasycznie topnika i cyny. I oczywiście zaraz kabelka. Tutaj ładnie nam cyna siadła. Teraz musimy sobie odnowić to połączenie. Weźmiemy kabelka. To siadło. Teraz sobie zrobimy taką pęteleczkę. W tą stronę zawracajkę. I teraz trzeba będzie złapać to pole. A to nie będzie proste. No najpierw tutaj. O. I bawimy się w pana chirurga. Trochę tu. Trochę tam. Tutaj jeszcze sobie odetniemy i łapiemy. Mam nadzieję, że nie ucieknie. A jak ucieknie, to jeszcze raz podlutujemy. Kurde, jak siadło. Przemyjemy to. Tu jeszcze musimy zeskrabać trochę pole masowe. I lutujemy. Cyk. To jest. Została nam jeszcze główna linia wentylatora, czyli to pole. Niewielka ilość topnika, cyny. I znowu kładziemy drucik. Zrobimy sobie spiralę znowu. Cyk. I tu łączymy. Ten kabelek odcinamy. Te sobie znowu spirale zbliżymy i połączymy to cyną. Tu jeszcze to wyrównajmy. Powiem wam, że zaczyna to wyglądać. Teraz czas na jakże moją ulubioną solder maskę mechanika. Solder maski dajemy oczywiście mało. Im mniej, tym lepiej. Teraz lampka UV w rączkę i UV-ujemy ją. I oczywiście takie gadżety jak lampka UV, solder maska mechanika i wiele innych ciekawych tematów, jeżeli chodzi o serwisowanie, o tą tematykę, możecie kupić w Kate Media u Marcina. Polecam. Lecimy. I ten proces trwa, liczmy te
40 sekund do minuty na spokojnie. Solder maska jest utwardzona. Teraz zabieramy się za wlód tego złącza i potem jeszcze dodatkowo na sam koniec trzeba będzie wzmocnić to klejem dwuskładnikowym, bo fakt jest taki, że jeżeli ja to polutuję na te mocowania, to przy kolejnym demontażu wentylatora to się znowu wyrwie, więc to trzeba będzie dodatkowo podkleić, ale po kolei. Tu wszystko wygląda niby dobrze, niby źle, ale do końca nam trzeba jeszcze tak. Stąd sobie cynę zbierzmy, w zasadzie to tą solder maskę. Tu też. Musimy sobie to przygotować właśnie pod montaż. I robimy kolejną przymiarę. Mam nadzieję, że już ostatnią. I teraz tak. Złapiemy sobie najpierw boki, a potem będziemy łapali pola sygnałowe. Albo nie, najpierw to złapiemy to pole masowe. Teraz czas na boczne pola. O, grot JBC walczy z tym. Ledwo sobie radzi. Widzicie, jak mi cynę spawa? Nie jest takie miodzie jak zawsze. Ale nie czarujmy się. Duże pole masowe, malutki grot, więc bez jaj. Użyjemy tego grota. On lubi te tematy. Siadło. Przekręćmy to sobie. I widzicie teraz to pole sygnałowe. To kółeczko. Na szczęście na tym jest solder maska tutaj. Więc nawet jak nałożę cynę, nic złego się nie zadzieje. Ładnie pokryło. I znowu odwracamy. I dajemy trochę topnika. I lutujemy. Siadło. 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 Jeszcze sprawdźmy sobie to pod kątem. Jest elegancko. Teraz zabieramy się za mycie. Jak widzicie, to już jest wszystko elegancko polutowane. Na sam koniec klej dwuskładnikowy. Użyjemy Poxipolu. Ja tego używam od wielu lat, jestem z tego bardzo rozwiązania zadowolony. I oczywiście ten klej trzeba na czymś rozrobić. Ja używam do tego starych, uszkodzonych dysków. Czyli cyk, kładziemy sobie dysk, odkręcamy dwie tuby, nakładamy niedużą ilość, dajemy klej, utwardzacz. Szybko mieszamy dziada, co by kolor się zmieszał w taki jasno-szary i zaraz nakładamy. Trzeba się tutaj śpieszyć, bo ten klej zacznie stygnąć za jakieś 3 minuty. I słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że takie coś można zrobić w 20 minut. Szybko to wytrzeć, oczyścić, polutować na kable, złożyć, zadziała. Jasne, da się, oczywiście. Tylko ja to robię to po to w ten sposób, żeby ta konsola była zdatna do tego, żeby ją jeszcze w przyszłości rozebrać. I żeby nikt się nie martwił o to, czy da radę wyciągnąć tą wtyczkę od wentylatora, czy nie. Także musi być to zrobione na cito. Dobra, mamy to i kładziemy go. Jak ten klej złapie, to już jest Abba Fatima, nic nie ma. Lubię kolor tego kleju, on jest taki ładny. Czyścimy narzędzia, bo ten klej jest niewdzięczny. I czekamy 10 minut i można zrobić taki szybki test, czyli składam to, testuję, czy wentylator kręci. No a za ten czas, co to zastygnie, to ja sobie ją tak pokrótce złożę. Dobra, widzicie, to tyle zużyłem tego. Zobaczmy, jak nasze złącze. Wyszło to, myślę, spoko. Teraz jeszcze pytanie, czy klej już zastygł, czy jeszcze nie? Jeszcze delikatnie pracuje, ale on za chwilę zastygnie. Także w tym momencie można śmiało wpiąć nasz wentylator. Tu jeszcze sobie zrobimy coś takiego, to odepchniemy. Bo trochę tego kleju nam weszło za dużo do środka.
Więc wytnijmy sobie taki mały bloczek. Cyk. Tu. Mam wrażenie, jakbym się bawił w jakiejś ciastolinie. O. To mamy. Wyciągamy dziada. Dobra, wpinamy wentylator. I wduszamy. Siadło. Widzicie. Wiadomo, jest to wszystko brudne. To zostanie na sam koniec wyczyszczone, bo ja i tak ją muszę rozebrać do płyty głównej, bo skoro to, ta gładź jest i tu, i tam, to wymaga gruntownego czyszczenia, czyli sensownego spa z mojej strony. Robimy test. Wiadomo, konsola jest do góry nogami, ale tu chodzi o to, żeby wam pokazać, czy ten wentylator kręci. Startujemy. Kręci. Ja to widzę i wy też to widzicie, patrzcie. Elegancko kręci brudny wentylator firmy Nidec. Także jak widzicie, trochę się z tym bawiłem, ale ta robota będzie zrobiona ok. Nie będę musiał się martwić o to, że to się za chwilę wyrwie. Dlatego ja na takie coś daję gwarancję 12 miesięcy i dzięki temu klient czuje się bezpiecznie, że robota z mojej strony została wykonana należycie i tego trzymajmy się. Także można uznać, że serwis, naprawa została zakończona, także mamy to na plus. Słuchajcie, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Możemy śmiało przystąpić do rozwiązania naszego ostatniego konkursu. Pytanie oczywiście było takie, ile konsol PS3 sprzedało się na całym świecie? Prawidłowa odpowiedź to jest mniej więcej około 87 milionów na ten moment. Więcej danych nie da się zdobyć, bo Sony tego nie udostępnia. Także odpowiedź oczywiście prawidłowa to B i za chwilę wybieramy jednego szczęśliwca. I ok, przechodzimy na naszą stronę, odpalamy ostatni film, kopiujemy link, wchodzimy na stronę oczywiście Comment Picker, dział YouTube, jak zwykle cyk, wklejamy, zaznaczamy, żeby nie duplikowało i lecimy. Zobaczymy, ile będzie komentarzy. 200, 300, 400, 900, mamy 1000, 1300. 1466 komentarzy. To co? Lecimy, nie? 3, 2, 1, go! I zobaczymy, kto to będzie. Yakuzo 1 napisał: oczywiście, że B. Sam mam PS3 i to jest sprzęt. Yakuzo, gratuluję wygranej. Skontaktuj się ze mną drogą mailową, a jeżeli byłby z tym problem, to na telefon i lecimy dalej. Ale żeby nikomu nie było smutno, rozpoczynamy nowy konkurs. Słuchajcie, to jest układ RSX konsoli PS3, czyli grafika. Pytanie. Z ilu kulek składa się ten układ? Te, które tutaj widzimy. Odpowiedź A. 1320. Odpowiedź B. 1228. Odpowiedź C. 1254. Jeżeli chcecie jakieś podpowiedzi, cofnijcie się do poprzedniego materiału i tam będzie wskazówka. Myślę, że dacie radę. Także zaczynamy nową zabawę. A słuchajcie, swoją drogą, jeżeli materiał się podobał, pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz, żeby dać łapę w górę, bądź łapę w dół, w zależności od tego, co wolicie. I kolejny temat, osoby, które chcą brać w konkursie, muszą subskrybować kanał. Także pamiętajcie, jest to bardzo istotna kwestia w tym wszystkim, bo wtedy mamy wilka sytego i owcę całą. A kończąc, był z wami Spok2, trzymajcie się, yo!